To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska, a razem ze mną dzisiaj jest pani doktor Joanna Wieprow. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw kilka słów, kilka zdań wstępu o pani Joannie, doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, trenerka biznesu z praktycznym doświadczeniem, ekspertka medialna w USB. Obszar zainteresowań naukowych stanowią zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, bankowości oraz finansów behawioralnych. Autorka artykułów i monografii naukowych z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse. Pani Joanno, to już nie jest chyba żadną tajemnicą, o czym dzisiaj będziemy rozmawiały. O finansach. Tak, będziemy rozmawiały o finansach, a ściśle o inwestowaniu, ale też myślę, że trochę będziemy mówiły o finansach behawioralnych. Także tutaj kilka dyscyplin. Pani Joanno, to nie jest nasze pierwsze spotkanie, bo jakiś czas temu nagrałyśmy także rozmowę o tym, w jaki sposób oszczędzać. Oszczędzanie to temat, który jest, tak jak zresztą pani podkreśliła w tamtej rozmowie, niezmiernie istotny dla każdego z nas, a także tak naprawdę dostępny dla każdego, czy też dla większości z nas. Ale podczas tamtej rozmowy pojawiły się także pytania, kwestie związane z inwestowaniem. No i właśnie, jak to jest z inwestowaniem? Czy każdy może być inwestorem? Podtrzymuję swoją opinię z poprzedniego naszego spotkania, czyli uważam, że każdy może zostać inwestorem, ponieważ obecnie możliwości inwestycyjnych jest bardzo dużo, one są niezwykle różnorodne, niektóre instrumenty są prostsze, niektóre bardziej skomplikowane, ale myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Wydaje mi się, że też istotnym elementem, który każdy inwestor, nawet początkujący, musi sobie uświadomić, to są kwestie ryzyka, ponieważ każda inwestycja związana jest z ryzykiem, a każdy ma inny apetyt na ryzyko, czyli taki najwyższy możliwy poziom, akceptowalny przez danego inwestora. To są cechy bardzo indywidualne i jeżeli sobie uświadomimy właśnie, jaki jest ten poziom naszego akceptowalnego ryzyka, wtedy już możemy podejść do inwestycji śmiało. A gdybyśmy miały w ogóle rozpocząć od tego, czym jest inwestowanie, jakie jest pojęcie inwestowania? W sumie najprostszym pojęciem inwestowania jest to, że inwestowanie to po prostu pomnażanie kapitału, zwiększanie swojego kapitału, czyli taką najpierw oszczędzamy pieniądze, mamy różne cele właśnie oszczędzania, ale między innymi zbieramy kapitał po to, żeby go potem pomnażać i właśnie tym jest inwestowanie. Cele, jeśli chodzi o inwestowanie, na pewno będą średnio długoterminowe, ale te cele też będą bardzo różne. To będzie być może utworzenie bufora finansowego, czyli stworzenie takiego komfortu finansowego dla nas. To może być też zgromadzenie środków na przyszłą emeryturę, na studia dla dzieci, czy nawet spełnianie marzeń. Zadam takie pytanie, być może podchwytliwe, może nie, zaraz się okaże. Czy inwestowanie jest trudne? Inwestowanie moim zdaniem nie jest trudne. Wiąże się z takim pojęciem, z którym właśnie ostatnio się dość często spotykam, mianowicie z inteligencją finansową. I to jest taka kompetencja, która pozwala nam na to, żeby być takim bardzo świadomym w swoich finansach. Jeżeli taką kompetencję mamy, jeżeli ją nabędziemy, to wtedy ta świadomość związana właśnie z oszczędzaniem, z posiadaniem pieniędzy, w ogóle stosunkiem do pieniędzy, też jakby naturalną konsekwencją właśnie inteligencji finansowej jest podjęcie inwestowania. I moim zdaniem, tak jak wcześniej wspomniałam, zakres możliwości inwestycyjnych jest tak szeroki, niektóre instrumenty są tak proste w użyciu, nie wymagają jakiegoś czasu, zaangażowania, ogromnej wiedzy, choć cały czas będę zachęcała do tego, żeby jednak tą wiedzę zgłębiać na temat inwestowania, to uważam, że małymi krokami warto rozpocząć tą przygodę z inwestowaniem i uważam, że wcale to nie jest takie trudne. Przypuszczam, że znajdą się takie historie ludzi, którzy faktycznie zaczynali inwestowanie wcześniej, nie wiedząc dużo, czy też generalnie nie znając się na inwestowaniu i uczyli się na swoich błędach i udało im się faktycznie zgromadzić duży kapitał, ale też przypuszczam, że są takie historie ludzi, którzy nie wiem, za bardzo uwierzyli w swoje siły,
I okazało się, że inwestowanie jednak tego kapitału nie pomnożyło, wręcz przeciwnie. No, myślę, że to jest wpisane w cały proces inwestowania, czyli porażki są zupełnie rzeczą normalną. Wydaje mi się, że tutaj istotne jest, żeby się nie poddawać i co jest też bardzo ważne, to przecież każdy inwestor powinien o tym wiedzieć i myślę, że każdy wie, jak istotna jest dywersyfikacja, czyli no, bardzo często taki cytat pada, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, czy takie powiedzenie, co oznacza właśnie podkreślenie istotności dywersyfikacji, czyli nie inwestowanie wszystkich swoich środków w jakiś jeden instrument finansowy. Więc ta dywersyfikacja jest pewną ochroną przed ryzykiem, o którym Pani mówiła. W takim razie, jakie mamy możliwości inwestycyjne? W jaki sposób możemy inwestować? W kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, właściwie powinnam te inwestycje podzielić na łatwe i trudne, ale jednak może zostanę przy tych inwestycjach tradycyjnych i alternatywnych, takim prostym podziale, aczkolwiek definicje zarówno inwestycji tradycyjnych, jak i alternatywnych są dość płynne i tutaj nie są takie bardzo jasne granice. Natomiast postaram się, mówiąc o niektórych z tych inwestycji, bo jak wspominałam, jest ich bardzo dużo, postaram się też powiedzieć, czy jest to jakiś instrument prosty, jakie jest ryzyko z nim związane. Zatem do inwestycji tradycyjnych na ogół zalicza się ogólnie papiery wartościowe, czyli akcje, obligacje, bony skarbowe, ale także jednostki funduszy inwestycyjnych, lokaty bankowe czy produkty strukturyzowane. W przypadku inwestycji alternatywnych najczęściej wspomina się o rynku sztuki, złota czy luksusowych alkoholi. To może poprosiłabym o kilka słów właściwie o każdej z tych możliwości. Dobrze, to może zacznę właśnie od tych takich inwestycji, które faktycznie większości osób przychodzą do głowy, kiedy mówi się inwestycje, to każdy mówi akcje, obligacje, ogólnie papiery wartościowe. Jeżeli chodzi o akcje, są to papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Akcja potwierdza uczestnictwo akcjonariusza w udziale w spółce akcyjnej. Obrotu akcjami dokonuje się na giełdzie papierów wartościowych i co jest istotne, za pomocą domu maklerskiego, czyli należy posiadać konto maklerskie, no, należy też się liczyć z opłatami za prowadzenie. One są albo bardzo niskie, albo nie ma ich wcale, natomiast jest prowizja za każde zrealizowane zamówienie procentowa od wartości transakcji. W przypadku akcji inwestycje te wiążą się z posiadaniem pewnej wiedzy, to już moim zdaniem są to inwestycje dla zaawansowanych i ryzyko jest tutaj bardzo zróżnicowane, ale raczej określiłabym je od średniego do wysokiego. Zatem na początek może niekoniecznie akcje, inwestycje w akcje. Jeżeli chodzi o kolejne papiery wartościowe, czyli obligacje, to są papiery dłużne i najczęściej spotykane, czy bardzo często, jeżeli się pytam o obligacje, to każdy myśli o obligacjach skarbowych. To są takie obligacje, które sprzedaje minister finansów w imieniu emitenta, którym jest Skarb Państwa. One występują w wielu wariantach, są to obligacje 2, 3, 4 czy 10-letnie. Również oprocentowanie tych obligacji może być stałe, zmienne lub indeksowane na przykład inflacją. Natomiast są to takie papiery wartościowe, które są obarczone niskim ryzykiem. Mówię tutaj konkretnie o obligacjach Skarbu Państwa. Można je kupić też bardzo w prosty sposób w oddziałach PKO, banku PKO BP, czy w punktach obsługi klienta domu maklerskiego PKO BP, ale także są teraz możliwości kupienia tych obligacji poprzez internet czy telefon. Obok obligacji skarbowych jeszcze występują obligacje korporacyjne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa oraz obligacje komunalne, które są emitowane przez jednostki samorządów terytorialnych. I tutaj ten poziom ryzyka już będzie też zróżnicowany, na pewno będzie dużo wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych. Do obrotu obligacjami, tylko króciutko, tak technicznie wspomnę, służy platforma Katalis, która jest stworzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółkę Bond Spot. Tak jak powiedziałam, w przypadku obligacji to ryzyko jest dosyć zróżnicowane, ale zakup obligacji skarbowych jest taką ogromną, dużą alternatywą dla lokat bankowych, ponieważ oprocentowanie no, jest porównywalne, ale też może być nieco wyższe.
No to właśnie, jeżeli wspomniałam o lokatach bankowych, to może tutaj właśnie przejdę do tych możliwości inwestycyjnych, ponieważ to są bardzo dobre instrumenty na początek. Czyli jeżeli ktoś chce rozpocząć swoją przygodę właśnie z inwestowaniem, to lokaty bankowe są bardzo bezpiecznym instrumentem, przede wszystkim dlatego, że są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przypomnę, jest to 100 tysięcy do 100 tysięcy euro. Jest ogromna różnorodność tych produktów. Można wybrać sobie lokaty bankowe o różnym czasie trwania, o różnym oprocentowaniu i w tej chwili to oprocentowanie jest takie do 3% w skali roku. No, może ktoś powiedzieć, że jest to bardziej produkt oszczędnościowy niż inwestycyjny, ponieważ oprocentowanie jest bardzo, bardzo niskie. Zgodzę się, ono nawet jest niższe niż obecnie inflacja, więc może z punktu widzenia inwestycji to w tej chwili lokaty bankowe no, może nie są aż tak atrakcyjne, ale polecałabym Państwu też takie plany inwestycyjne, które oferują właśnie banki. Są to programy, plany inwestycyjne o bardzo różnym poziomie ryzyka. Niski poziom ryzyka, ale też niski potencjał zysku jest w takiej sytuacji. Natomiast są też plany inwestycyjne dynamiczne, czyli tam ryzyko jest wyższe i ten potencjał zysku też wtedy będzie wyższy. Więc tutaj bardziej bym polecała faktycznie, jeżeli chodzi o inwestycje, to raczej te plany inwestycyjne. I co jest taką ogromną zaletą tych planów, że można sobie wybrać właśnie poziom ryzyka, ale też no właśnie ten poziom ryzyka jest dostosowany do preferencji klienta, ale co jest bardzo istotne, nie wymagane są żadne wysokie kwoty, to znaczy te kwoty, które są w tych planach wymagane, to jest czasami 100-200 zł, czyli naprawdę można zacząć od bardzo niewielkich kwot, już rozpocząć właśnie taki plan inwestycyjny. Myślę, że każdy bank ma do zaoferowania właśnie takie, tego typu produkty. Bardzo też polecam. Jeszcze kończąc może właśnie inwestycje, które zaliczyłabym do inwestycji tradycyjnych, tutaj istnieje taki szereg innych instrumentów finansowych o charakterze papierów wartościowych lub też nie. No i może tylko wspomnę o na przykład o ETF-ach, czyli jest to skrót od Exchange Traded Fund. Jest to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Jednostki uczestnictwa tych funduszy emitowane są przez takie fundusze tworzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i co jest istotne, tytuł uczestnictwa jest papierem wartościowym, są notowane na giełdzie i właśnie ETF-y mogą być oparte o różne indeksy giełdowe, na przykład indeksy spółek czy surowców. Również występują na giełdzie papierów wartościowych na przykład instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane. To są już moim zdaniem instrumenty dla trochę bardziej zaawansowanych inwestorów, ale tutaj może jeszcze wspomnę o jednostkach funduszy inwestycyjnych, które są nabywane od dystrybutora, na przykład banku. Nie są to papiery wartościowe, nie są notowane na giełdzie, ale tutaj dają nam bardzo duże możliwości inwestycyjne o bardzo zróżnicowanym poziomie ryzyka. Czyli są fundusze, które są takie bardziej dynamiczne, agresywne, są też takie fundusze stabilnego wzrostu, gdzie poziom ryzyka jest niższy i wtedy też można właśnie rozpocząć takie inwestowanie, może właśnie od nieco niższego poziomu ryzyka, żeby trochę też nauczyć się, jak inwestować. Czy inwestowanie w nieruchomości to też będzie inwestowanie tradycyjne? No tutaj mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nieruchomości raz zaliczane są do inwestycji tradycyjnych, a raz są zaliczane do inwestycji alternatywnych. Ale rzeczywiście nieruchomości też są jak najbardziej tutaj jedną z możliwości inwestycyjnych. Jednak na co zwróciłabym uwagę, to na pewne no, bańki takie finansowe występujące na tym rynku, więc ceny są dosyć trudne do oszacowania, może jak pokazują, prawda, historia pokazuje, to może pójść w bardzo różnym kierunku. Natomiast uważam, że wadą w przypadku nieruchomości jest to, że niekiedy potrzeba mieć duży nakład finansowy, czyli na przykład, żeby kupić mieszkanie, czy nawet jakiś apartament, bo są teraz takie możliwości, że kupujemy fragment, część na przykład jakiejś większej nieruchomości, czy typu hotel, prawda, i kupujemy, nie wiem, jeden apartament, to wymaga jednak pewnych nakładów posiadania określonej ilości pieniędzy.
więc nieruchomości jak najbardziej, ale myślę, że też trzeba posiadać tutaj pewną wiedzę na ten temat, no i wymaga właśnie tej większej kwoty, którą nie zawsze początkujący inwestorzy dysponują. A jak to jest z inwestycjami alternatywnymi? Jeżeli chodzi o inwestycje alternatywne, to jak wcześniej wspomniałam, najbardziej popularnym rynkiem w ogóle z całych inwestycji alternatywnych jest rynek sztuki. Do również inwestycji alternatywnych zalicza się inwestycje w złoto, ale też luksusowe alkohole. I zanim może powiem krótko o każdym z tych rynków, czy możliwościach inwestycyjnych, chciałabym zwrócić uwagę na pewne cechy, które posiadają inwestycje alternatywne, a wydaje mi się, że z punktu widzenia inwestora będą bardzo ważne. Jako ogromną zaletę inwestycji alternatywnych wskazuje się, że służą do dywersyfikacji portfela, ponieważ są nieskorelowane z instrumentami rynków finansowych, czyli jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego, jako dywersyfikacja tego portfela. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że są to jednak inwestycje o długim horyzoncie czasowym. Ze względu na to, że ten, co może być zaletą albo wadą, tak? To zależy od naszych celów inwestycyjnych, ten długi horyzont czasowy. Ze względu na to, że inwestycje alternatywne obejmują bardzo różne, zróżnicowane klasy aktywów, będziemy też mieli różny poziom ryzyka inwestowania w te aktywa. Też bardzo zmienna czy różna będzie tutaj płynność, ponieważ co do zasady te inwestycje są mało płynne. No na przykład jeżeli byśmy zaliczyli do inwestycji alternatywnych nieruchomości, to ich płynność jest niewielka, to znaczy jest niska, ponieważ jeżeli mamy mieszkanie, no to nie jest tak, że sprzedamy to mieszkanie z dnia na dzień, więc tutaj płynność jest dosyć niska, ale już w przypadku złota ta płynność będzie dużo wyższa, ponieważ monetę bulionową właściwie jesteśmy w stanie sprzedać z dnia na dzień, tak? I zamienić złoto na gotówkę. Bardzo często w przypadku inwestycji alternatywnej konieczne jest posiadanie wiedzy eksperckiej lub poniesienie kosztów związanych z pozyskaniem tej wiedzy specjalistycznej, czyli po prostu musimy zapłacić ekspertom za to, żeby nam doradzili w kwestii na przykład wyboru dzieła sztuki czy doboru wina do naszej kolekcji. No i właśnie w związku z tym, że bardzo często inwestycje alternatywne są to inwestycje w aktywa fizycznie istniejące, musimy się liczyć z kosztem przechowywania tych aktywów, ubezpieczenia, na przykład w przypadku wina czy whisky, no potrzebne są konkretne parametry, warunki przechowywania właśnie tych aktywów. Co jest też tutaj istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek sztuki, to występowanie mód. Czyli jest pewna moda na artystę danego w danym czasie, a na przykład nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ten artysta będzie modny za 10-20 lat. Tak, tutaj to jest bardzo, wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem. Ale co jeszcze warto podkreślić w inwestycjach alternatywnych, że część z tych inwestycji należy do tak zwanych inwestycji emocjonalnych, na co inwestorzy, jak pokazują badania, zwracają coraz większą uwagę, czyli oprócz realizacji celów inwestycyjnych, celów finansowych, czyli pomnażania naszego kapitału, są w stanie realizować również swoje potrzeby emocjonalne, czyli na przykład kontakt z pięknem, no posiadanie jakiejś pięknej rzeczy czy prestiż. Na pewno te warunki, ten warunek, definicję inwestycji emocjonalnych spełnia rynek sztuki, który też jest największym rynkiem, jeśli chodzi o ogólnie inwestycje alternatywne. To może ja się skupię na rynku polskim, powiem parę słów na temat tego rynku. Warto podkreślić, że wartość tego rynku rośnie. W 2020 roku oszacowano, że jego wartość wynosi 380 milionów złotych. Najbardziej popularna jest sztuka współczesna i sztuka dawna i tutaj padają rekordy aukcji. Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to pierwsze miejsce ma Wojciech Fangor, jego obraz M22 został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. W przypadku sztuki dawnej najdroższy obraz, jaki został sprzedany, to jest obraz Jana Matejki, portret doktora Gilewskiego, prawie 7 milionów złotych. No rzeczywiście tutaj przychodzi nam do głowy, że to są jednak bardzo duże pieniądze i ogromne, no, inwestycja wymaga ogromnych nakładów i w tym momencie w jakimś sensie ją odrzucamy, jeżeli takich pieniędzy nie posiadamy, ale największy potencjał moim zdaniem inwestycyjny posiada tak zwana młoda sztuka, czyli młodzi polscy artyści, którzy tworzyli czy tworzą
tworzą nadal, od 2000 roku się szacuje. I właśnie w 2020 roku odbyło się 97 aukcji młodej sztuki. To jest sztuka, która właśnie ma potencjał inwestycyjny. Oczywiście, tak jak wspomniałam, bardzo trudno jest przewidzieć, czy dany artysta, jego sztuka, jego obrazy, cena tych obrazów wzrośnie w przyszłości, ale co jest interesujące, to bardzo często cena wywoławcza za te dzieła sztuki to jest 500, 1000 czy 1500 zł, czyli już tutaj kwoty, na które właściwie taki początkujący inwestor jest w stanie sobie pozwolić na taką kwotę. Zdecydowanie to przyjemniejsza kwota niż 7 milionów. Zdecydowanie tak, aczkolwiek tutaj też w przypadku dzieł sztuki na pewno trzeba trochę się poradzić ekspertów, ponieważ to, co nam się podoba, często nie ma potencjału inwestycyjnego i to, co ma potencjał inwestycyjny, nie zawsze się musi nam podobać, tak jak jest w przypadku Van Gogha, gdzie no, ta sztuka współczesna no, nie zawsze ma swoich amatorów, aczkolwiek ja może nie jestem zwolennikiem tej sztuki, natomiast bardzo doceniam pracę Van Gogha, widziałam je na żywo i to ogromne wrażenie jednak robią, czyli trochę też rozumiem, dlaczego te obrazy jego osiągają, bo Van Gogh generalnie bije rekordy z roku na rok jego dzieła sztuki. Ale rzeczywiście, jeżeli miałabym doradzić z punktu widzenia inwestycyjnego, to młoda sztuka. Bardzo mamy zdolnych artystów w Polsce. Kolejny rynek, który również należy do inwestycji, czy rodzaj inwestycji, który należy do inwestycji emocjonalnych, są to luksusowe alkohole i tutaj przede wszystkim to są inwestycje w wino i whisky. Jeżeli chodzi o wino, wina o potencjale inwestycyjnym pochodzą przede wszystkim z Francji, z Włoch, z Hiszpanii czy z Portugalii, także Kalifornia w Stanach Zjednoczonych ma też dobre inwestycyjne wina. Największą giełdą właśnie win, jest to giełda, która jest tylko dla profesjonalistów, jest to londyński Livex. Tutaj w przypadku inwestycji w wina potrzebna jest wiedza ekspercka, żeby ktoś nam doradził, jakie wina, chyba że sami się tym interesujemy. Trzeba się liczyć z kosztem przechowywania wina. Firmy, które zajmują się właśnie sprzedażą wina, też bardzo często oferują takie usługi, właśnie też przechowywanie wina. I w przypadku tych inwestycji bardzo często potrzebna jest jakaś wartość początkowa. Jest to rzędu 10-15 tysięcy złotych, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć inwestowanie w wino od jakiejś niewielkiej kolekcji, nie wiem, jednej czy dwóch butelek wina. W przypadku whisky jest to dość podobnie, czyli też jest potrzebna wiedza ekspercka, potrzebne jest odpowiednie przechowywanie, ale jak wskazują badania, whisky jest jedną z bardziej opłacalnych klas aktywów alternatywnych. Jeden z indeksów, tak z ciekawości Państwu powiem, że jeden z indeksów śledzących ceny whisky na aukcjach zyskał w perspektywie 10-letniej aż 478%. Co jest interesujące, popyt na whisky rośnie przy dosyć ograniczonej podaży. Myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że najlepsza jest szkocka whisky, więc mimo, że coraz więcej się produkuje tej whisky, to jednak Szkoci nie nadążają z zaspokajaniem rosnącego popytu, a ogromny popyt jest jakby ze strony Azji, to znaczy kraje azjatyckie tutaj wykazują takie duże zainteresowanie, aż 30% całkowitego eksportu jest do Indii czy do Japonii, do Tajwanu, do właśnie krajów azjatyckich. Ostatnią inwestycją alternatywną, którą chciałabym omówić, jest złoto i tutaj też należałoby rozdzielić złoto na złoto fizyczne i inne formy inwestowania w złoto. Jeżeli chodzi o złoto fizyczne, to chyba najbardziej polecałabym sztabki złota i monety bulionowe. Przede wszystkim złoto jest też nie tylko samą inwestycją, ale też środkiem przechowywania kapitału, ochrony wartości pieniądza. Charakteryzuje się dużą płynnością, trwałością czy uniwersalnością. Jeżeli chodzi o fizyczne złoto, to najbardziej znaną monetą bulionową, czyli taką monetą inwestycyjną jest Krugerrand. Są to monety bite w mennicy południowoafrykańskiej. Początkowo dostępne były tylko monety zawierające jedną uncję trojańską złota, czyli około 31 gram czystego złota. Obecnie również występują monety o wadze 1/2, 1/4 czy 1/10 uncji. I tak z ciekawości, jedna uncja, taki Krugerrand obecnie jednouncjowy, kosztuje około 7,5 tysiąca złotych.
W Polsce bardzo popularna jest moneta bulionowa Orzeł Bielik. Właściwie jest to nazwa własna serii czterech nominałów monet bulionowych Narodowego Banku Polskiego i obecnie jedna uncja kosztuje 8850 zł. Również można spotkać się z innymi monetami bulionowymi, takie, mówię o tych najbardziej popularnych, to jest amerykański orzeł, wiedeńscy filharmonicy czy kanadyjski liść klonowy. W przypadku sztabek złota występują też od 1 grama do 1 kilograma i na przykład taka sztabka 100-gramowa złota to jest cena w tej chwili około 23 tysięcy złotych. W jaki sposób kupić złoto? No, są pośrednicy, detaliści złota, dilerzy złota, często są to mennice i tutaj należy zwrócić uwagę na marżę, prawda? Tutaj też trzeba wybrać dobrego dilera złota, zwrócić uwagę właśnie na tą marżę, ale też jest pewien problem z przechowywaniem złota, ponieważ jeżeli skorzystamy z oferty, bardzo często firmy, które oferują złoto, również oferują usługę związane z przechowywaniem złota, ale wiadomo, że to kosztuje, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na koszty związane z przechowywaniem złota lub po prostu przechowywać je u siebie w domu. Mhm. Też pewną odmianą czy sposobem inwestowania w złoto jest tak zwane złoto papierowe. I tutaj przyjęto nazywać właśnie złotem papierowym wszelkie instrumenty finansowe, które dają inwestorowi ekspozycję na cenę złota. Co jest bardzo tutaj istotne czy ważne, jest zaletą, że transakcja nie łączy się z fizycznym dostarczeniem złota, czyli nie mamy problemów z przechowywaniem tego złota. I najczęściej są to jednostki funduszy ETF, o których wcześniej wspomniałam, są to też tradycyjne fundusze inwestycyjne, certyfikaty inwestycyjne, również też jest możliwość inwestycji w akcje spółek wydobywczych. No, takim przykładem może być największy producent złota na świecie, spółka Newmont, jest to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Mówiła Pani o między innymi o sztuce, tam się pojawiło i 7 milionów i 500 złotych. Wcześniej przy bodajże lokatach bankowych pojawiały się kwoty rzędu 100-200 złotych, więc zastanawiam się, czy w ogóle można określić wysokość kwoty, od której można zacząć inwestowanie. No myślę, że te przykłady, które podałam, wskazują, że właściwie każda kwota jest dobra. Oczywiście, jeżeli jest to inwestycja o niskiej wartości, to też nie będziemy oczekiwali dużego pomnożenia tego kapitału, ale naprawdę, jeżeli taki plan inwestycyjny dla osób, które rozpoczynają swoją działalność, jeżeli chodzi o inwestowanie, to taki plan inwestycyjny w banku naprawdę można rozpocząć od bardzo niewielkich kwot. Zatem niektóre inwestycje, jak wspomniałam, wymagają z zasady wyższych kwot, jak chociażby nieruchomości, czy nawet kwestie inwestycji w wina, w whisky, ale naprawdę jest wiele inwestycji, od których możemy zacząć od bardzo, bardzo niewielkich kwot, na przykład po to, żeby poznać mechanizm działania danego instrumentu. Jeżeli się do tego przekonamy, jeżeli akceptujemy ryzyko, to wtedy możemy tą inwestycję podjąć i pomnożony kapitał reinwestować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś z naszych słuchaczy podekscytowany tematem po wysłuchaniu naszej rozmowy biegnie już kopać w ogródku miejsce na swoje sztabki złota albo wierci dziury w ścianie na obrazy, które zaraz kupi. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy jednak zasugerowałaby Pani troszeczkę lepsze poznanie narzędzi i instrumentów? Moim zdaniem człowiek uczy się przez całe życie i na pewno nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już rozpocząć inwestowanie nawet natychmiast, od jutra, a w trakcie tego procesu zdobywać wiedzę. Zatem nie, jak najbardziej, można pójść do banku, zapytać się doradcy o takie możliwości i od razu podpisać umowę i przelać pieniądze i już patrzeć, jak właśnie dany instrument finansowy działa. Oczywiście w przypadku, jeżeli ktoś, na przykład nie wspomniałam o inwestycjach chociażby w kryptowaluty, gdzie ryzyko jest tutaj bardzo duże,
czy właśnie nawet w instrumenty takie jak papiery wartościowe, instrumenty finansowe, no tutaj trzeba trochę, moim zdaniem, jeżeli ktoś bardzo chciałby rozpocząć takie inwestycje na giełdzie papierów wartościowych czy na jakichś rynkach walutowych, to tutaj wymagana jest jednak trochę większa wiedza. Dlatego zwracałam uwagę też na pewną prostotę niektórych instrumentów i wskazywałam na to, że są one przeznaczone dla inwestorów początkujących. W przypadku inwestycji alternatywnych, chociażby w złoto, tutaj nie potrzebujemy wielkiej wiedzy. Tutaj raczej potrzebne nam jest pewne rozeznanie się w rynku, sprawdzenie, jakie są marże, jakie są możliwości zakupu złota, wykopanie właśnie sobie powrótku tak zwanego banku ziemnego, żeby sobie przygotować, ale ja myślę, że też można na przykład kupić safe po prostu. I tak, jak najbardziej. Myślę, że jeżeli ktoś się zdecyduje na to, żeby pomnażać swój majątek, to takie inwestycje na początek jest ogromny wybór. Ale tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś już przechodzi do fazy inwestowania, to znaczy, że poprzedziła go faza oszczędzania. Zatem mam taką nadzieję, że inwestor już pewną wiedzę, pewną świadomość na temat finansów posiada i inwestowanie moim zdaniem jest po prostu kolejnym krokiem, jest kolejnym poziomem w tej inwestycji, w piramidzie potrzeb finansowych. Więc inwestor moim zdaniem jest już człowiekiem nieco świadomym właśnie kwestii związanych z pieniędzmi, jak, w jaki sposób je pomnażać, więc jak najbardziej tutaj trzeba natychmiast, jeżeli się podejmie decyzję, to trzeba zacząć działać od razu. Nawet jeżeli inwestor jest bardziej świadomy, to czy zawsze postępuje racjonalnie? No oczywiście, że nie, ponieważ jesteśmy ludźmi, posiadamy swoje emocje i nasz mózg płata nam figle, robi nam różne skróty. I o tym mówił właśnie, o tym mówią nam finanse behawioralne, o pewnej nieracjonalności w zachowaniu inwestorów i jak najbardziej warto mieć świadomość tych pułapek behawioralnych, bo to pozwoli nam się ustrzec przed popełnianiem błędów. To jakie to są pułapki? Z punktu widzenia skłonności poznawczych inwestorów, to tutaj mamy bardzo wiele takich nieracjonalności. To może ja opiszę, przedstawię kilka. Nie wiem, czy najczęściej z spotykanych, myślę, że tych nieracjonalności jest bardzo wiele. Na przykład pułapka potwierdzenia. Jest to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Czyli mamy jakieś przekonanie co do, mamy jakiś swój pogląd na daną sprawę i szukamy informacji, które potwierdzają nasz pogląd, a odrzucamy wszystkie te, które są sprzeczne z naszymi przekonaniami. To bardzo jest to widoczne i myślę, że bardzo często sama wpadam w tą pułapkę. Kolejną rzeczą jest nadmierny optymizm, nadmierna pewność siebie. Nadmierny optymizm, wydawałoby się, że w sumie cecha dość pozytywna i bardzo dobra. I rzeczywiście tak jest, bo niektóre zawody, jak na przykład handlowcy, powinni taki nadmierny optymizm posiadać. Ale chodzi tutaj o to, że czy polega ten nadmierny optymizm na tym, na nierealistycznym przekonaniu ludzi o pozytywnym przebiegu zdarzeń, które ich dotyczą. Oznacza to, że wierzymy, że niepożądane scenariusze nie zdarzą się nam, tylko komuś, czyli my nie zachorujemy, tylko to zdarza się komuś innemu. Wypadek samochodowy to zdarza się wszystkim innym, ale nie nam, czyli nie wierzymy w to, że to się zdarzy nam, tylko zdarzy się to innym osobom, a z drugiej strony pozytywne zdarzenia chętnie przypisujemy sobie. Nadmierna pewność siebie to z kolei tendencja do przeceniania własnej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza wtedy, kiedy się odniesie już sukces inwestycyjny. To bardzo chętnie, prawda, oznacza, że jesteśmy tacy świetni, że po prostu tak potrafiliśmy przewidzieć pewne rzeczy, że no, wierzymy, że jest to kwestia naszej wiedzy i umiejętności. Tymczasem wpływa na to bardzo, bardzo wiele czynników, bo w rzeczywistości nie ma inwestorów, którzy inwestują bezbłędnie i wydaje mi się, że w tym trzeba się z tym pogodzić i ustalić nawet sobie pewną kwotę, która, no, jeżeli ponosimy wysokie ryzyko, to też liczymy się ze stratą właśnie tej kwoty. Ale dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że zbytnia pewność siebie może doprowadzić podejmowania decyzji o właśnie zbyt dużym ryzykiem, ponoszeniem zbyt dużego ryzyka, a tym samym może to doprowadzić do straty w wyniku nietrafionej inwestycji.
nie wiem, złudzenie kontroli. Na przykład jeszcze też taki błąd poznawczy, który oparty jest na przekonaniu, że mamy możliwość wpływania na sytuacje, na które tak naprawdę wpływu nie mamy. Czyli uważamy, że jeżeli mamy nad czymś kontrolę, jeżeli coś, po prostu wierzymy w to, że jeżeli się zaangażujemy bardziej w dane przedsięwzięcie, to ulegamy złudzeniu, że zwiększy to wpływ na jego przebieg. Czyli na przykład jeżeli sami wylosujemy los na loterii, to uważamy, że będzie on szczęśliwszy niż jeżeli ktoś za nas by go wylosował. Może jeszcze wspomnę o księgowaniu mentalnym. To jest z kolei skłonność motywacyjna, należy to do skłonności motywacyjno-emocjonalnych. To jest dosyć interesujące, ponieważ okazuje się, że w umyśle człowieka informacje o dochodach i wydatkach są przypisywane do osobnych kont mentalnych. I tak jak w przypadku dochodów, po prostu w głowie sobie układamy, że pewne nasze dochody są przeznaczone na konkretne cele i bardzo często unikamy ich wymiennego traktowania. Czyli na przykład zbieramy sobie na, gromadzimy kapitał na wakacje, to bardzo często, czy na jakąś podróż dookoła świata, powiedzmy, że jest to jakieś takie ogromne nasze marzenie, to bardzo trudno nam z tych pieniędzy częściowo te pieniądze przeznaczyć na przykład na jakiś inny cel. Ale tak samo dzieje się w przypadku, bo to było w przypadku wydatków, ale co w przypadku dochodów? Okazuje się, że pieniądze, które otrzymamy nieoczekiwanie, na przykład jeżeli otrzymamy jakiś spadek albo wygramy na jakiejś loterii, to znacznie łatwiej nam się je wydaje niż te, które zdobywamy ciężką pracą. A przecież pieniądze są takie same, tak? Czyli ludzka psychika po prostu wartościuje pieniądze, wartość tych pieniędzy w zależności od sposobu ich zdobycia. To może jeszcze wspomnę o efekcie utopionych kosztów, ponieważ to też bardzo często występuje wśród inwestorów, że inwestorzy są w stanie trwać przy podjętej decyzji, jeżeli zaangażują się w jakiś projekt i bardzo dużo zaangażowali w to kapitału, to bardzo trudno jest im się wycofać z tej inwestycji, jeżeli ona już wiemy, że będzie nierentowna, tak, że ona nam się nie będzie opłacała, ale stwierdzamy, już tak dużo w to się zaangażowałem, że bardzo trudno jest zrezygnować w trakcie trwania tego projektu i doprowadza się taki projekt do końca, nawet jeżeli on jest po prostu nierentowny. Pani Anno, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie podstawowe zasady inwestowania mogłaby Pani przedstawić naszym słuchaczom, tak żeby po wysłuchaniu tej olbrzymiej wiedzy, którą Pani dzisiaj przekazała, żeby mieli faktycznie kilka najważniejszych punktów, których mogą się potem trzymać? Myślę, że są to dosyć proste zasady, o których już w trakcie mówiłam dzisiejszej rozmowy, ale podsumowując, ustal sobie cel inwestowania, określ potrzeby oraz czas trwania inwestycji. Na pewno też konieczne jest ustalenie kwoty w kontekście nawet tego ponoszenia ryzyka. Jeżeli ktoś chce ponieść większe ryzyko, to żeby sobie właśnie ustalił kwotę, którą jest w stanie pogodzić się ze stratą. Wspomniałam też dużo o ryzyku i kolejna rada to określ ryzyko inwestycji i ustal akceptowalny poziom ryzyka. Tak jak wspomniałam, jest to dosyć kwestia indywidualna, więc każdy inwestor powinien taki swój poziom akceptowalny ryzyka ustalić. Dywersyfikuj portfel inwestycyjny, czyli nie cały kapitał w jedną inwestycję, w jeden instrument finansowy, tylko wybieramy różne instrumenty. Należy pamiętać, że im wyższa oczekiwana stopa zwrotu, tym większe ryzyko. Czyli jeżeli chcemy uzyskać wyższą stopę zwrotu, musimy się liczyć z wyższym ryzykiem. Coś, na co wiele osób nie zwraca uwagę, to opłaty. Zwróć uwagę na opłaty, na przykład na koszt przechowywania złota, ubezpieczenie dzieła sztuki, ale też na przykład na opłaty związane z zarządzaniem funduszem. No i miej świadomość błędów behawioralnych istnienia, ponieważ to pozwoli Ci uniknąć błędów inwestycyjnych. No i ostatnia rada, bądź cierpliwy. To ja tej cierpliwości życzę i mądrego inwestowania i chyba też takiego inwestowania, które sprawia przyjemność, bo wydaje mi się, że chyba trzeba lubić taki rodzaj, no trochę jednak ryzyka, bo tak jak Pani mówiła, trzeba liczyć się z tym, że to ryzyko każdy, jest. Tak, każda inwestycja, tak?
Więc chyba tej takiej pasji też życzę do inwestowania. Ja życzę świadomości, że inwestowanie jest ważne i jest proste. Jest dla każdego. Pani Anno, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zachęcam słuchaczy także, aby przesłuchali poprzednią naszą rozmowę. W poprzedniej rozmowie mówiłyśmy, pani Anno mówiła o oszczędzaniu. Więc tamten odcinek kolejny koniecznie odsłuchajcie, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście. I oczywiście dzisiejsze inwestowanie także. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani dr Joanna Wieprow, doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.